Był Gdańsk, a teraz Lublin, gdzie jest Marian Kowalski, publicysta. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Witamy bardzo serdecznie. Podwyższenie VAT-u na żywność z 0 do 5%. Do tego od lipca podwyżka cen energii. Na to ludzie głosowali w październiku? No, nie sądzę, bo jednak takie kwestie wprost ekonomiczne są słabo dostrzegane przez wyborców, zanim nie zorientują się, że muszą do tego interesu dopłacać. Raczej gra emocji w Polsce bierze górę, rozmaitych sympatii personalnych wobec polityków, a raczej nie sympatii, a niechęci do jakichś polityków. Także jak ktoś się kieruje sercem, a nie głową w polityce, no to musi być przygotowany na trzepanie portfela i nasz nieszczęsny naród właśnie taki eksperyment po raz kolejny będzie przeżywał. No dobra, w październiku, we wrześniu, kiedy była ta kampania wyborcza, kiedy no, metodami manipulacji społecznej Donald Tusk przekonał ludzi, że koniec trzeba położyć koniecznie rządom Prawa i Sprawiedliwości. Pan spodziewał się, że w agendzie tej władzy jest podwyżka podatków, cen na wszystko, co tylko idzie? Czy też liczył na to, że przecież Donald Tusk mówił, że będą ceny niższe? No Tuskowi to ja nigdy nie ufałem. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że władza reprezentująca interesy zewnętrzne w zasadzie wygrywając wybory dokonuje pewnego rodzaju podboju, a podbój musi się skończyć eksploatacją podbitego społeczeństwa. Także to naturalna konsekwencja. Łatwo poznać, czy władza jest lokalna, miejscowa, reprezentuje interesy zwykłych, że tak powiem, tubylców. Wtedy powoduje takie rozwiązania, że tym miejscowym żyje się łatwiej, lepiej, czują się gospodarzami we własnym domu, a władza zewnętrzna eksploatuje i myślę, że według takiego być może, niektórzy powiedzą, cynicznego i niezdroworozsądkowego schematu trzeba dokonywać wyborów. No właśnie, te wybory teraz, wybory samorządowe, potem wybory europejskie, no nie mają szansy zmiany relacji w Polsce. Zobaczymy, bo jednak wiemy, że ja powiem tak, obserwuję te wybory z bliska, nawet bardzo bliska i nie ma tutaj miejsca na takie kwestie dotyczące mieszkańców bardzo praktyczne. Zauważyłem, że jest zwłaszcza ze strony tych sprawujących władzę w dużych miastach takie wodolejstwo, próba pokazania, że my jesteśmy fajni, że w zasadzie oprócz nas to nikt się nie nadaje do rządzenia. Tymczasem skala absurdów, jakie konsekwentnie są wprowadzane w życie, no otwiera oczy rozmaitym niedowiarkom. No w moim nieszczęsnym Lublinie też, gdzie jednak w zasadzie przez centrum trzeba przejechać w każdym możliwym kierunku, czyli stoi się w korkach i tak są wprowadzone te specjalne pasy dla taksówek i autobusów, nawet na ulicach, które jeszcze nie są zakorkowane, a komunikacja miejska tam jeździ powiedzmy kilka razy w ciągu doby. No byle ten plan tego wariactwa wykonać, tak to się dzieje. Natomiast jak się spotykamy z ludźmi zwykłymi, no to oni rzeczywiście interesują się prostymi kwestiami, na przykład czy targowisko na ich osiedlu będzie zlikwidowane pod market, czy nie. No i tutaj na te sprawy trzeba zwracać uwagę. Ale taka namiętność polityczna występuje, także niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że może lepiej nie pokazywać się pod szyldem partyjnym, bo w Lublinie rządzi prezydent, który jest z Platformy, otoczył się Platformą i rozmaitymi sojusznikami, ale nie występują pod logo Platformy, tylko pod nazwiskiem tego prezydenta, czyli widać, mają powody do wstydzenia się. Prawda. Chciałem pana zapytać o temat, który troszkę odbiega od tematyki świątecznej. Może Katarzyna Gujska dzisiaj o 19:30 będzie rozmawiać również o tym z Dominikiem Tarczyńskim. W Gazecie Polskiej Katarzyna Gujska napisała, że do władzy nad kontrwywiadem wojskowym wrócili ludzie znani z okresu resetu, z okresu uzależniania Polski od Moskwy. Co pan myśli o takich właśnie obserwacjach? Czy pan się zgadza z tym, na ile to jest niebezpieczne? No, oczywiście, że niebezpieczne. Problem w tym, że Polska przez ta poczerwcowa, przez ponad 30 lat swojego istnienia nie potrafiła się pozbyć wpływów tak zwanego, ja mówię, Polaka Ludowego, czyli
patrioty PRL-owskiego, to całe pokolenia wychowane w tamtym systemie, niestety cały czas są reprodukowane do nowych realiów i bardzo skutecznie starają się o powrót do władzy. Ich jakieś sentymenty o charakterze internacjonalistycznym biorą górę i w takich sytuacjach jak teraz widzimy, że może dojść do sytuacji, no, tak jak w Rosji. To nie państwo ma służby, tylko służby mają państwo. I Polska Tuska ma bardzo wiele podobieństw do Rosji Putina. No bo tam też niby nie ma komunizmu, ale wiadomo, że starzy NKWD-ści nadal sprawują władzę. I nawet w kwestiach takich jak ten zamach w Moskwie, to zwróćcie państwo uwagę, że w zasadzie bierze się bardzo poważnie pod uwagę to, że to jest robota miejscowych ubeków, czyli własne państwo jest, popełnia przestępstwo na swoich obywatelach z rozmaitych powodów. I tak samo w Polsce Tuska od dawna. Jak dochodziło do rozmaitych wydarzeń na manifestacjach, czy Marszu Niepodległości, czy strajkach rolników, to zawsze bierze się pod uwagę, a nawet są mocne dowody, że to władza jakieś psikusy makabryczne płata obywatelom. Także Tusk i Putin to są nadal dwaj kumple, jeden w skali makro, drugi mikro. I jasne jest to, że w Polsce też ci tacy fachowcy od kumplowania się z Sowietem będą starali się... A zauważył pan próby zastraszania ludzi, którzy mogą się opierać tej władzy i na ile te próby są skuteczne? A ja nawet uważam, że ta akcja pod domem, w domu pana Ziobry, to w zasadzie jednym z powodów było pokazanie środowisku prawniczemu, czyli sędziom i prokuratorom, że nikt nie jest bezpieczny. Zwróćcie państwo uwagę na fakt, że właśnie sędziowie i prokuratorzy są tą częścią państwa, która została wmanewrowana w politykierstwo. Jej sytuacja została, przywileje pogwałcone w sposób brutalny. Bodnar nie liczy się ani z tym, kto jaką funkcję pełni legalnie, czy prokuratorzy najwyższego szczebla, czy sędziowie. Także to ja zwracam uwagę, że akurat wymiar sprawiedliwości, który powinien być częścią systemu immunologicznego państwa, został przez ekipę Tuska w zasadzie uwikłany w tę awanturę. I jego sytuacja sędziów i prokuratorów jest taka, a nie inna. Oni nie mogą spać spokojnie i ta akcja pod domem Ziobry także w tym kierunku była adresowana. Także moi drodzy, ja zwracam na to uwagę, bo o ile służby mundurowe, to tam jest wiadomo wykonywanie rozkazów, o tyle sędziowie i prokuratorzy w zasadzie mają pewnego rodzaju wolną rękę. No i tu ich trzeba wziąć, że tak powiem, za twarz, żeby wszystko poszło po myśli. I pokazać, że ten immunitet jest taki, jak my go rozumiemy. Marian Kowalski, publicysta. No, tematyka rozmowy miała być lekka, wielkanocna, pierwszokwietniowa. Wyszło jak wyszło. Miłego dnia mimo wszystko. Dziękuję. Mimo wszystko życzę państwu optymizmu, spokojnego świętowania tego wspaniałego naszego obyczaju polskiego. No, my cały czas wiemy, że to jest święto chrześcijańskie, zwłaszcza u nas katolickie, ani jakieś wiosny czy innego, prawda, mzimu murzyńskiego. Pięknie dziękujemy, Marian Kowalski. A my, proszę państwa, przypominamy, że jutro o 12 rusza nasz sklepik. Jakbyście państwo chcieli mieć w domu taki kubeczek albo różne inne gadżety z naszym logo, przypominające nasze sympatyczne tutaj działania na antenie, to zapraszamy. Jutro o 12 będzie można to kupić. Za chwileczkę Łukasz Żmuda i serwis informacyjny. Zostańcie z nami.